brat Rod, kapitan okrętu Endural. Rozbiliśmy się na wyspie wewnątrz Smoczego Trójkąta. Rod? Lara? Ty żyjesz! Już dobrze, dobrze. Nic ci nie jest? Co się stało? Pamiętam plażę. Potem straciłam przytomność i obudziłam się w jaskini. Wtedy zobaczyłam jakiegoś szaleńca i czyjeś zwłoki. O Boże. Gdzie teraz jesteś, Laro? Jesteś bezpieczna? To było takie przerażające. I to wszystko moja wina. To wszystko moja wina. Laro, posłuchaj mnie. Wysłałem SOS z Endurance, zanim opuściłem pokład. Mam nadzieję, że ktoś odebrał sygnał. Rozmawiałem z innymi. Przegrupowujemy się. Proszę, przyjdź po mnie. Muszę zostać tutaj. Dasz radę, Laro. Pamiętasz, jak wspinaliśmy się na Snowden? Powiedziałaś mi wtedy, że najważniejsze to wiedzieć, że nie wolno zatrzymywać. Musisz się dostać na górę przez ruiny. Pamiętaj, czego cię uczyłem. I nie wyłączaj radia. Okej. Okay. Witam w kolejnym odcinku, już w trzecim, naszego Tomb Raidera. Szamajmy sobie mięsisko. Aha. Okay. Nazywam się Lara Croft i jestem archeologiem z Endurance, statku, który rozbił się na wyspie w Smoczym Trójkącie na wschód od Japonii. To miejsce jest niesamowite. Widziałam wraki, które mogą mieć nawet kilkaset lat. Nie jesteśmy tu pierwsi i wiem, że nie jesteśmy sami. Z tym miejscem coś jest nie tak. Jeśli nie zdołam opuścić tej wyspy, być może ktoś kiedyś to znajdzie. Już? Dziennik Lary. Co ja tu mam zrobić? Aha. Niedostępne, niedostępne. Aha, to są te nasze umiejętności, co obczailiśmy sobie w poprzednim odcineczku. Dobrze, to lecimy dalej. Tak. Tam się coś świeci. Nie wiem, co to jest, ale w to strzelę. Dobra. Kurczę, jak chcę tam iść? Tędy jakoś może? No nie chcę wracać. Dobra, idźmy dalej. Zobaczymy. A zaraz, mamy coś takiego jak mapa chyba, nie? A, dobra, czyli tak musimy prosto iść. Tutaj, dobra. Idziemy. Ładna klimatyczna muzyczka nam przygrywa. O, jest domek otwarty. Halo? 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 Jest tam ktoś? Ojej. Chyba da się tędy przejść. A co ona z tą raną zrobiła coś? Shift, aby skoczyć. A myślałem, że skoczy faktycznie tak fizycznie. Jasne, że schodzimy. Ku przygodzie. Co to jest? Ktoś tu chyba sobie śpiórka. A jaki fajny ten. Mogłaby sobie wziąć tę skórę ze sarny. Ta tradycyjna maska no przedstawia pełną nienawiści kobietę w przebraniu demona. Kioczka. No dobrze. Ojejku, jakieś relikty. Dobra, znajdźki. Aby wyważyć, to jeszcze nie. Hmm.
Gdzie moja pochodnia? Najpierw sobie wejdziemy tam, skąd dobiega muzyczka. Jak mi się wydaje. O nie. Ale masz zarąbisty tasak do wspinaczki. Tasak do wspinaczki. Wow. Czekan. O, wiedziałem, że to jest czekan. A to jest stąd dobiega ta muzyczka. Nie da się tego wyłączyć? Po co to otwierasz? Naciskaj wielokrotnie E. Aha, aż się załaduje, dobra. Od kiedy wyrwanie klamki powoduje otwarcie zamka? Ale idziemy, idziemy. Dobrze. A tam jakaś taka japońska muzyczka. Wszędzie japońskie znaczki. Gdzie my jesteśmy? Jak ty jacyś zdziczali Chińczyki? Zdziczali Chińczycy? Wypatruj dymu. Jesteśmy w drodze. Laro, udało ci się. Sam. Ale... Dzięki Bogu. Niespodzianka. Wszystko gra, to jeden z naszych. Wybacz, jeśli cię przestraszyłem. To miejsce każdego czyni nieco nerwowym. Rozmawialiśmy z twoją załogą. Są już w drodze. Zobacz. Opatrzył mi stopę. A tyle mogłem zrobić. Gdzie moje maniery? Przepraszam, aha. Nazywam się Matias. Aha. Jestem nauczycielem. Aha. Coś mi tu nie pasuje. Obawiam się, że niezbyt mi służy to życie na wyspie. Słonko, wyglądasz na wykończoną. Usiądź sobie. Ta. Sam właśnie opowiadała mi o Słonecznej Królowej. Tak, o Himiko. Opowiesz mi więcej? Zaciekawiło mnie to. Może trudno w to uwierzyć, ale kilka tysięcy lat temu królowa Himiko rządziła niemalże całą Japonią. Uwielbia opowiadać te historie. Himiko była piękna, tajemnicza, ale także bezwzględna i potężna. Legenda głosi, że miała szamańskie moce. I tutaj zwykle tracę zainteresowanie. Cóż, jak zawsze tkwi ziarno prawdy. Władała samurajskimi wojownikami, wspaniałą burzową gwardią. Ujeżdżali pod muchy wiatru i obracali w perzynę każdego na swej drodze. Mówi się, że słońce wstawało na skinienie Himiko, a ona władała wszystkim, na co padły jego promienie. Od gór aż po morze. Sam? Matias? Kurde. Nie no, jaki mieliby powód, żeby ją zostawić? Nie rozumiem. Co? Nie wiedziałem, że to będzie zwolnione tempo.
Okej. Okej. Wydaje mi się, że całkiem nieźle sobie poradziliśmy. Dobrze cię widzieć, ptaszyno. Cieszę się, że was widzę. Sam jest z wami? Była z tobą. Była tutaj z tym człowiekiem, Matiasem, ale zemdlałam. Kiedy się ocknęłam, już jej nie było. I po co się wam było szwendać, co? Musimy ich znaleźć. Zaraz, zaraz, a co z Rotem? No dobra, rozdzielmy się. Jedno z nas pójdzie z Larą na spotkanie z Rotem, reszta się rozproszy i poszuka Sam. Ja z nią pójdę. Nie, 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 lepiej ja. Umiesz się tym posługiwać? Dawno nie strzelałem, ale pamięć powoli mi wraca. Dostańcie się do Rota. My znajdziemy sami tego Matiasa. A dasz radę? Tak. Muszę tylko chwilę odpocząć. Dzięki. Okej. Matias rzekomo jest z wyprawy, tak? Naszej wyprawy, dobrze zrozumiałem? I też się rozbił? Czy on tu mieszka na tej wyspie? Nie podoba mi się, że on ma klamkę. Nie tak źle. Aha, nowy obóz, mamy checkpointa. Dobra, czaję. Gites, gites. Rozejrzmy się zatem, co tu się dzieje. Że naprawdę wybraliśmy się na wyprawę, żeby odnaleźć ojczyznę moich przodków. Odkąd kilka lat temu opowiedziałam Larze historię Himiko, ciągle szukała tego miejsca. Ja nigdy zbyt dużo o tym nie myślałam. To znaczy o tym, że ta opowieść... Dobra, słuchajcie, pominiemy sobie tę historyjkę. Wiadomo, o co chodzi. Nie chcę po prostu czasu tracić na oglądanie książek. Zadziałajmy sobie coś tutaj. Można zrobić, to to zrobię. O, teraz już możemy otwierać, okej. Maksymalnie. A ile jest maksymalnie? Nie wiadomo. No co? Czekanem, no. Za słaby czekan? Aha. Okej, tam sobie nie wskoczę w żaden sposób. Dobra, poczekajcie, bo też możemy iść sobie w tę stronę. A jak mapa wygląda w ogóle? Prosto musimy iść, teoretycznie. Ojejku, można też wrócić dokumenty. Nie, to jest tu. Ojejku. Prosto mamy jakieś coś. Relikt. A do tyłu mamy ten, fabułę. Więc się pójdziemy do tego reliktu, że tak powiem. Zobaczymy. Aha. Nie, no nie mówcie, że ten relikt to jest... Ojejku. A to jest to, co znaleźliśmy. Dobra. W takim bądź razie wracamy. Chodź. Idziemy do naszego rombu. Tylko weźmiemy sobie pochodnie. Garnca z pochodniami. Ojejku. O, można tam wejść chyba, co? O, nice. Oj, nie teraz. Już mi się to nie podoba. Mike. To jakiś pojemnik. Kto to zostawił? Czy tu coś jest, co ja mogę podnieść? Czy ja tak rozwalam i z automatu dostaję? Kurczę. Podnieś. Mam iść rzekomo pod górę.
ale ja bym sobie tu troszeczkę pozwiedzał. Wiadomo, można znaleźć jakieś ciekawe rzeczy. My jesteśmy chyba właśnie na jakichś terenach tej Japonii, czy coś, bo... Nie wiem właśnie, jak to tutaj... Na mapie jakby spojrzeć, gdzie my jesteśmy. Same chińskie znaczki wszędzie. Dobra, ziomek kazał nam iść pod górę, ale tu jest pełno rzeczy. Kurde, to się musiało stać, nie? Zapomniałem, że F trzeba naciskać. O nie, tutaj zaczynamy? Dammit. Idźmy tam jeszcze raz. A to, co znalazłem, to już jest znalezione? Już mi się to nie podoba. Tak, to co znaleźliśmy jest znalezione. Okej. Trzeba było powiedzieć o wilkach, doktorku. Czysto! No bo zabiłam wszystkich, to jest czysto. Dawaj mnie pochodnie. Aha, mamy iść tam. Ale ja bym tutaj jeszcze coś pozwiedzał, szczerze mówiąc. Jakieś króliczki. Ojejku. Dobra. Aha, możemy podnosić ze zwłok. Dobra. A nie, coś tam ich znaczymy chyba. Surowce. Biorę surowce, żeby ulepszać broń w coś tam, coś tam. Okej, dobrze, że wszędzie leżą te strzały. Kurczę. Surowce 80. Okej, tędy mogliśmy też iść najwidoczniej. Gdybyśmy pominęli jakieś rzeczy po prostu. Okej. Mamy checkpointa. Dobra. Aha, tutaj ziomek coś znalazł. To słuchajcie, bo zbliżymy się do końca odcinka. W takim bądź razie wejdziemy do środka w następnym odcinku. Tak? W którym to? W czwartym odcinku tam wejdziemy. Także dziękuję za obejrzenie. I widzimy się za chwilę. Yo, yo.